Rozdział 13. Gwiazdy gęsto osypały przepastne niebo, a chudy księżyc zawisł nad kominiarskim wierchem. Do słodyczek, osady góralskiej położonej za Gubałówką, zbliżała się dziwna grupa. Młody chłopiec prowadził konia. Na koniu, przewieszony przez grzbiet, leżał nieruchomo człowiek, a obok kroczył stary góral, wsuniętym na tył głowy kapeluszu i bacznie uważał, żeby tamten nie spadł z końskiego grzbietu. Polany stały w siwym szronie, z daleka wyglądały jak jeziora pokryte cienką warstwą lodu. Ludzie i koń byli bardzo zmęczeni, leżący na grzbiecie konia człowiek zwisał bezwładnie. Czasem tylko jęknął boleśnie, czasem zaharczał. Wtedy góral podchodził bliżej, ujmował zwisającą dłoń i mówił łagodnie: „Cicho, chłopcy, cicho, już niedaleko, już”. Zza lasu wyłonił się spadzisty dach, cały w szronie i w blasku księżyca. I pies zaszczekał wesoło, jakby przeczuł zbliżanie się swoich. Stary chlasnął dłonią w zad konia. „Wio, kaścan, wio!” Koń ruszył raźniej. Zaiskrzyło się spod jego kopyt, a chłopiec puścił się truchtem. Minęli kępę starych, nagich już drzew i wjechali w opłotki. Z domu wyszła kobieta. Stanęła w bijącym od otwartych drzwi świetle i zawołała wystraszona: „To ty, Bartuś?” „No wej!” rzucił pośpiesznie chłopiec. „A kawóz?” Stary wyłonił się zza konia. „Maryś”, powiedział cicho, „o nic nie pytaj. Ino idź do Symonów, bier konia i jedź wartko po doktora”. Kobieta dopiero teraz ujrzała człowieka leżącego na grzbiecie konia. „Jezusie Maryjo, a kto to?” „O nic nie pytaj”, ofuknął ją stary. „Kiedy będzie smarudzić, to nam kipnie”. Stary zbliżył się do konia. Złapał bukowego za nogi i ostrożnie zsunął go z grzbietu na swoje ramiona. Niósł go do szopy z sianem. Tam go położył. Bukowy otworzył ciężkie powieki. „Gdzie ja jestem?” zapytał słabym głosem. „Nic się nie bój, chłopcze. Nic ci się złego nie stanie”. Bukowy złapał go mocno za rękę. „Słuchajcie, w Tomanowe jest mój kolega, ranny. Musicie jechać po niego”. „Gdzie w Tomanowej?” „W Szałasie. Musicie jutro go sprowadzić”. Stary uniósł rękę, jakby go chciał uspokoić. „W Tomanowej. Dobrze, chłopce. Jak trza, to jutro po niego pójdziemy”. Przyjrzał się uważnie Bukowemu i nagle zapytał: „A co jesteś ty?” „Jo?” odparł z trudem Jędrek. „Jo Bukowy, z Zakopanego”. „No, wej”, zamruczał stary. „Od razu tak myślałek”. Zdjął z siebie serdak, nakrył nim Jędrka. „A teraz o nic się nie martw. Będzie doktor i syćko w porządku”.